Wreszcie. Pozostawiła mnie bez złudzeń i zasiała niepokój i nawet nie wiem, czy chciałam przeczytać o tak niedalekiej wizji przyszłości w tak bardzo możliwej odsłonie. Jeszcze nigdy czytanie o tym, że będzie gorzej, nie było takie przyjemne. Rok 2017 właśnie się zaczął, a mamy do czynienia z publikacją książki, która prawdopodobnie będzie najlepszą książką tego roku, a kto wie, czyli niecałego dziesięciolecia. Skojarzenia z Limes Inferior Zajdla i rokiem 1984 Orwella nasuwają się same i nie jest to tylko czczy komplement wobec autora. Hell 3 to mroczna wizja przyszłości, w której przygląda się nasza teraźniejszość. To Polska za lat kilkadziesiąt, świat, Unia Europejska. Książka pisana może trochę ku przestrodze. Mieszanka fantastyki naukowej i ostrej publicystyki, czyli coś nowego w twórczości Jarosława Grzędowicza. Chciałbym wam tylko powiedzieć, że strasznie wam zazdroszczę tego, że jesteście jeszcze przed lekturą najnowszej książki Jarosława Grzędowicza. Wyobraźcie sobie, że za lat mniej więcej 40 będziecie sobie latać na Księżyc po to, żeby zaopatrzyć w energię na przykład polskie elektrownie albo najbliższą rodzinę, no i wystarczą na przykład dwie ciężarówki, żeby całe Stany Zjednoczone zaopatrzyć w energię. Fantastyka? Być może, ale jak wiecie, nie takie rzeczy historia świata już widziała. Jeżeli chcecie więc się wybrać w fantastyczną podróż, którą zabierze was Jarosław Grzędowicz, to zapinamy pasy, lecimy na Księżyc. Miłego czytania. Wpadła mi w ręce bardzo ciekawa książka, o której chciałem opowiedzieć. Mam szczęście przeczytać ją nieco szybciej niż fani. Jarosław Grzędowicz, najnowsza książka. I zostałem poproszony o nagranie kilku słów, ale tak, żeby nie zdradzić za dużo z tej historii, którą pan Jarosław opowiedział na kartach. No, zakładam kolejnego bestselleru, no bo tylko i wyłącznie takie książki tworzy właśnie szanowny autor. I tak, żeby nie psuć tej historii, bo oczywiście jestem zafascynowany tym wszystkim, o czym opowiedział autor, co będziecie mogli przeczytać, to chciałem po prostu założyć okulary. No i myślę, że jakby ten gest, albo inaczej, ten gadżet, przynajmniej na początku głównemu bohaterowi, niezwykle się przyda. Albo innymi słowy, wplączę go w niezłe tarapaty. Przebywając w pobliżu piramidy Cestiusza i grobu tego, którego imię zostało zapisane na wodzie, serdecznie polecam wam najnowszą książkę Jarosława Grzędowicza, Hell 3. Wy przeczytacie ją już 15 lutego. Pozdrawiam. Halo, Meganet. Halo. Przerywamy wszystkie połączenia na żywo, by nadać ważną transmisję. Hasło Hell 3. Człowiek Norbert. Grzędowicz znowu dostarcza raport. Kontent silnie uzależniający. To będzie najlepszy event 2058 roku. Wszystko zacznie się w Dubaju. Bądźcie czujni. Hell 3. Grzędowicz.